Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Dzisiaj przyjechaliśmy do miejscowości tutaj położonej pod Grajewem w oddziale 014 Stawiski i jesteśmy u kolegi, naszego kolegi hodowcy Wojciecha Ziobroniewicza. Tutaj zaczniemy tutaj na początku, żeby pokazać jego gołębniki, ale jest tutaj troszeczkę chłodno, dzisiaj wiatr wieje, tak żeby nie przeszkadzać i dobrze pokazać. Przedstawiamy kolega Wojciech Ziobroniewicz, witam, oddział 014 Stawiski. Witam wszystkich hodowców, nazywam się Wojciech Ziobroniewicz, rotuję w oddziale PL 014 Stawiski, okręg Białystok. Jest Krzyś tutaj dzisiaj u mnie z tego powodu, że po prostu likwiduje hodowlę całkowicie, do zera, nie zostawiam nawet żadnego gołębia. A gołębniki? Gołębniki również. Czyli będą te gołębniki na sprzedaż tutaj, co widzimy? Dokładnie, dokładnie tak. Gołębniki, gołębie, trudno, wyszło jak wyszło, może przykro, ale no niestety zaprzestanie tej hodowli. Wojciech, wiesz co, zrobimy takie coś, bo tutaj, żeby nie przeszkadzać, tutaj, żeby nam wiatr nie przeszkadzał, to tak, gołębniki pokazujemy z zewnątrz, tak wygląda, jakby ktoś był zainteresowany, to do kolegi Wojciecha będzie mógł zadzwonić, zobaczyć, a my sobie przejdziemy, bo tam widzę, masz takie jedno pomieszczenie z kucharami i tam porozmawiamy już więcej o twoich, proszę gdzieś pierwszym, żebym przeprowadził, o twoich sukcesach. I pokażemy te puchary, które zdobywały te gołębie tutaj w twojej hodowli. Powiesz nam, przepraszam bardzo, jak te twoje wyniki idą. O, zobaczmy, to światło, no, zapalili światełko, jo, właśnie, no, tutaj kolega, ale już zobaczmy, tutaj ma, przy okazji jak go nie ma, to zobaczymy, co tutaj jest, a towary różnego rodzaju, o, karmi gołębie, widzimy karmą Belgium, tej Beyersa, tutaj ma też Mirmana, Mariman ma karmę jeszcze jaką, Wesselelaga, widzę takie różne, ja już tak mówię, popatrzymy pod twoje niebecy, co tu nie ma, ale tu są tak. Dyplomy, które te gołębie zdobywały, są puchary. Nie, no nie wszystkie dyplomy. No to się domyślam. Nie przyklejam. To powiedz Wojciech tak, powiedz tak. W tym roku to był sezon, który był dla ciebie udany czy nieudany? Myślę, że bardzo udany, ponieważ w oddziale we wszystkich kategoriach jestem na pudle. Prócz maratonu, w maratonie jestem, mam najgorsze miejsce, ponieważ jestem czwarty. Ale trudno, mieliśmy taki dwudniowy maraton i na tym maratonie właśnie spadłem. No cóż... myślę, że dobrze w oddziale, ponieważ w każdej kategorii na pudle, natomiast w okręgu w supermistrzostwie, czyli kategoria A, B, C, M roczne. I młode chyba? I młode, tak, jestem w oddziale mistrzem, natomiast w okręgu wicemistrzem. Czyli myślę, super, drugim supermistrzem. Dokładnie, myślę, że to dobry wynik. To jest najlepszy wynik taki, który osiągnąłeś teraz? Nie, wcześniej to też znaczy, miałeś. Nie, w supermistrzostwie już byłem chyba 2 lata temu, byłem w B, byłem chyba w A, gdzieś tam na pudle w okręgu, dokładnie teraz wyników nie pamiętam, a najlepsze wyniki to co było? W drugim roku hodowli, 28 miejsce w kategorii roczne w regionie Łódź, bo jeszcze byliśmy... Przepraszam, drugi rok hodowli to jest ile to było lat temu? 5 lat temu. 5 lat temu, czyli te gołębie w sumie też zacząłeś hodować tak... Krótko, natomiast wyniki też można sobie sprawdzić na listach, myślę, że wyniki są w miarę... Ja ci tylko powiem jeszcze, że przypomnijmy tutaj może z Wojtkiem, to pierwszy raz tutaj jesteśmy u niego, kręcimy gołębie, ten film o tym jego gołębiku, szkoda, że w takich okolicznościach. Ale przypomnijmy sobie, że 2 lata temu, kiedy byliśmy u kolegi Mariusza Tosika na finale, tam w WG Centrum, twój gołąb był pierwszy. Dokładnie. On chyba był z tego taki co czerwony, z tego tutaj, co pamiętam, tak? Czerwony, chyba samiczka, tak. Ktoś tam miał gdzieś koło... No, tu jest puchar za to, widzimy z 2015 roku, który tam dostałeś. Dokładnie. I mamo, tak. Mamy go, tego, to był gołąb 70-87-014. Tak, tego tam kręciłeś u Mariusza. Tak. Tu z okręgu coś tam jeszcze mam. To są też puchary. Ale drugi... z jakiego roku? 2016, czyli z zeszłego roku. W zeszłym roku. W kategorii B był wicemistrzem, pierwszym wicemistrzem w okręgu. No w oddziale to myślę, zacząłem tak od początku, w miarę na poziomie laty. Zainwestowałem w jakiś materiał i to co się przedkłada na wyniki, tak? Niektórzy, nie wiem, kupią 2 worki karmy i chcą robić mistrza, tak? No to mija to się z celem, niestety. Cóż tu więcej powiedzieć, także no... Ja zadam ci wtedy pytanie, bo tak, te gołębniki widzieliśmy. No. Ile wszystkich gołębi masz tutaj w gołębniku teraz? Ale lotowych czy...? Wszystkich razem mniej więcej. Około 200. Około 200 sztuk. Około 200 teraz w tym roku jak lotowałeś, to ile miałeś gołębi na lotach starych? Jaką ilością rozpoczynałeś na loty dorosłych? Stare miałem gołębi 90 kilka, nie pamiętam dokładnie. I ile straciłeś w trakcie lotów, czy mało? Około 20. Około 20. Czyli 20. To był też ciężki sezon, jak to dosyć ciężki. Najwięcej gołębi straciłem na maratonie, ponieważ to był... dwudniowy maraton, pierwszego dnia mieliśmy kilkanaście gołębi, co prawda ja też miałem 5, ale... Straty większe były. Tak. A ten maraton u was dwudniowy, mówisz, to jakie tutaj dystanse, bo jesteśmy, przypomnijmy, tutaj miejscowość pod Grajewem, to jest wschodnia Polska, to tutaj mają... Północno-wschodnia. Tak, to ile to jest? 790, chodzi ci o maraton? No, tak, ile odległość? 790, a to nie jeszcze taki daleko. 90 parę kilometrów jest do mnie, tak, do mojego pomiaru. Mhm.
Także tak to wygląda. No co tutaj jeszcze mogę powiedzieć? No niestety likwiduje te gołębie, jak już na początku filmu powiedziałem. To krótko tu epizod z gołębiami trwał. Krótko, no niestety krótko. Ale może jeszcze kiedyś wrócisz. Być może, nie mówię, że nie, na dzisiejszy... Tylko chyba na innym miejscu już. Na pewno, jeśli to na pewno na innym miejscu i na pewno nie w tym oddziale. Aha, czyli no, ze zmianą miejsca zamieszkania na pewno się wiąże też zmiana oddziału. To znaczy zamieszkania może nie, może nie do końca. Są spekulacje, ale już nie będę no publicznie się tego tłumaczyć. To teraz tak, mówiliśmy o gołębiach dorosłych, teraz powiedzmy gołębi młodych, ile miałeś w tym roku? Gołębi młodych do lotu na spisie miałem bodajże 129. Zrobiłem 13 treningów, zgubiłem 7. 13 treningów przed rozpoczęciem lotu? Przed rozpoczęciem lotu były wyrażone... treningi były właśnie w jakim dystansie? Od takich... do 90 paru kilometrów, niecałe 100 kilometrów. Mhm. Czyli zaczynałem tak jak każdy, tam od 2 czy od 5 i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Dużo mi się tego nie zgubiło. No ale cóż, na młode loty, na młodych lotach nie lotowałem z przyczyn, może powiem osobistych, tak? Mhm. Albo no, nie chcę tu nikogo obrażać, większość myślę, czyli że... Czyli nie lotowałeś w ogóle młodymi? Nie, nie czyli lotowałem. Czyli na lotach gołębi młodych nie straciłeś nic, bo nie lotowałeś? Tak. Tylko te straty, które miałeś ewentualnie na tych treningach, ale jak mówisz, tak, mało tam zgubiłeś. 7 gołębi ze 130, 7 gołębi zgubiłem na treningach. Myślę, no to bardzo ładnie. No bardzo ładnie, gołębie są fajne, w formie, ja od 3 lat czy od 4 nie miałem, nie wiem co to jest adeno. Chyba w pierwszym roku czy w drugim hodowania gdzieś tam coś mi się pojawiło, ale z tym sobie jakoś poradziłem. I myślę, że do tej pory przez 4 lata nie miałem żadnego adeno, co problemy mają hodowcy z chorobą młodych, ja tego nie mam. Jakoś potrafię się tego ustrzec. Tutaj widziałem gołębiami, też jeszcze chyba mówiłeś, zajmuje się z tobą razem brat, tak? I tak. Brat jest hodowcą też? Nie, nie jest hodowcą, z tym, że jak gdzieś czy na wakacje wyjadę, czy gdzieś, jeśli mnie nie ma, no to on już te gołębie, załóżmy, popakuje w skrzynki, zawiozą na punkt, zakoszują, później odbijają i tak dalej, i tak dalej. Tak. Rozumiem. Czyli mamy tych gołębi, tak, dorosłych, wiem jaka ilość była, młodych i rozpłodowych teraz przejdziemy. W rozpłodzie masz dużo gołębi? W rozpłodzie miałem około 90 gołębi. Może nie są to już wszystkie gołębie, które mam na sprzedaż, ponieważ część gołębi sprzedałem i to powiem szczerze, gołębi takich droższych, które no nie wiem, czy by mi się sprzedały po kilka tysięcy, czy każdego na to stać, czy na przykład każdy by chciał takie gołębie, tak? Rozumiem, bo ty powiedzmy właśnie teraz, jak już jesteśmy przy gołębiach rozpłodowych, ty mówiłeś, że wtedy, kiedy zaczynałeś przygodę z gołębiami, z tym sportem, nabyłeś gołębie takie jak to... droższe, tak jakby, tak? Czyli to znaczy, konkretne, tak to nazwijmy. To znaczy, nie wiem, gdzie były te zakupy czynione? Nie wiem, tutaj? Czy konkretne. Kupowałem sporo gołębi od Andreasa Drapy, oryginałów. Mm-hmm. Kupowałem gołębi od Roberta Grochowskiego, co mi się sprawdzało w różnych krzyżówkach. Później jakieś topowe gołębie, załóżmy, czyli był top na Geringsy, tak? Kupiłem jakieś Geringsy. Ale to było tak, przepraszam, że te Geringsy dokrzyżowywałeś do tak, swoich już? Tak, nie tak, że to znaczy Geringsy czystych... dopiero drugi rok, tak? Mm-hmm. Tam roczna samiczka fajnie mi się spisała, myślę, że coś z tych gołębi by było. Tak jak każdy dokrzyżowałem, na przykład Vandenabele, które brałem od też miałem chyba z dwa oryginały, większość brałem z Vandenabele od Jarka Grzankowskiego, on ma same oryginały. To masz go blisko nawet w sumie. Tak, i tylko na papierze Vandenabele, bez żadnych jakichś, nie wiem, Niemców, Holendrów, Belgów i tak dalej. Myślę, że te gołębie fajnie by się spisywało, nieraz sporo też gołębi w tamtym roku od niego nabyłem, późnych, do rozpłodu, których nie przetestowałem, bo wyszło jak wyszło, tak? No niestety. Także no co to jeszcze może dodać? Czyli tak, teraz te, które zostały, to są już te gołębie, które są pokolenia tych późniejsze od tych, które nabywałeś, czy to są po prostu te oryginały też jeszcze? Nie, to gołębie, które młode, to są tak, po gołębiach lotowych i po gołębiach rozpłodowych. Młode. To była, tak, młode, to była moja drużyna, którą myślę, żebym pewnie też powojował, jak co roku. No, od drugiego roku nie spadłem, że tak powiem, w oddziale z pudła, w żadnej kategorii. Tak? Mm-hmm. To znaczy no, w tym roku 4 w maratonie, no, ale to też nie jest jakieś, to co prawda najgorsze miejsce, ale nie jest to tragedią. Tak? No, maraton, no, trzeba mieć jednak te twardsze gołębie, tak jak i drapy, na przykład z drapy skrzyżówek też gołębie co mówią, że nie lecą, tylko tam do 500 km robią maratony i gołąb na przykład taki 10508 w tym roku fajnie mi latał z maratonów, super, no ale w tym roku poległ na maratonie. No, ale niestety, nie masz go po prostu? Nie mam go niestety, tak. Tutaj mówisz o tych sukcesach na pudle byłeś, a lotniki oddziału też miałeś jakieś takie rzeczy? Tak, ja ciągle na przykład w tamtym roku w B, to znaczy tutaj widać, jak miałem tak... No my tego nie widzimy, musi nam odczytać. Pierwszą lotniczkę, drugą lotniczkę, trzecią lotniczkę, drugiego i trzeciego lotnika. No ciągle gdzieś tam. Aha. W tym roku też mam na pudle te lotniki, bo skoro ktoś w kategoriach robi wynik, to musi to szkoda, żeby na pudle rzeczy, nie miał oczywiście lotników, tak? I gdzieś tam wyniki są nawet z lotnikami
chyba będzie na stronie, prosiłem twoją żonę, żeby to zamieściła. To jest z poprzednich lat, ja to do pasji... Do wybitki, no, oczywiście, bo my korzystamy z część gołębi, które kolega będzie miał na sprzedaż. Wykonali już zdjęcia koledzy wcześniej, kolegi z pasji gołębi. Natomiast te pozostałe, które tutaj mamy, my zrobimy tutaj zdjęcia i też zamieścimy. Tutaj jeszcze zobaczmy tak, bo patrzyłem tutaj na początku, kiedy wyszedłeś patrzeć, tu masz Karmę Bayersa. Tutaj widzę, masz też Marima, to jest karma na młody, po prostu młody. To, co zostało. Myślę, że to podstawową karmą z Bayersa jest ząb, jest podstawowa lotowa, natomiast to, co mi zostało, teraz po prostu mieszam jest. Wszystko. I tutaj masz jeszcze, widzę, Karmę, Wigor, to z Gdańska, z Chwaszczyna od kolegi Piotra Rąbcy. To tak, taki perełka, skąd jak ona się tu wzięła u ciebie? Ja znałem się z Piotkiem Rąbcą i przywozimy tą karmę. I część... Tu wiedzę, Wersellaga, tak? Nie, Van der Baes. Van der Baes, miałem sporo karm, po prostu to się już pokończyło, tak? To zostały takie reszki, które wszystko mieszano i teraz karmię gołębie, tak? Teraz jeszcze zadam pytanie, bo tak nie widzę żadnych suplementów diety. To co, nie korzystasz z tego w ogóle? Po prostu nie mam tutaj. A, nie masz nie tutaj. Nie mam tutaj, ponieważ tutaj na zimę i tak bym musiał to zabierać. Rozumiem. Mam to w ogóle w innym pomieszczeniu. A powiedz nam, jakie to są suplementy diety, jakich firm? Czyli podstawa to co jest? Rinfrid, tak? Rinfrida to jest... To są podstawowe produkty. Do tego używam też produktów z Bayersa i część produktów od Głazika z Primy. To są dokładnie, dosłownie chyba cztery produkty, które od początku hodowli mi się sprawdzają. Nie zgadza, Quikor? I tego nie zmieniam. Quikor to jest akurat... Ciekawi mnie co na przykład. Tak, na przykład probiotyki oba. Mhm. Używam obok probiotyków. Ten omega 1 i omega 2 od razu, tak? Tak, dokładnie. Używam miksu naturalnego. I czego jeszcze używałem z Primy? To nie pamiętam w tej chwili. To sobie przypomnimy później, ale tak. Widzimy. To kolega tutaj różne te używa. No tak, to teraz tak. System widzę, masz tutaj, on też będzie na sprzedaż? No już sprzedałem. Już jest sprzedany, czyli o tym nie będziemy w ogóle wspominać, bo Vision, tak? Tak, na Visionie. Na Visionie. Dokładnie. Także jak się nazywa, tego nie będzie, a teraz może to przyjdziemy te gołębie pokazywać, co? Zobaczymy, od których zaczniemy? Nie wiedzę, może te młode pokażę, bo ich jest najwięcej, także... Zobaczymy sobie. Przerywasz to? Już tutaj w gołębniku, gdzie są te gołębie młode. Zobaczmy. Bardzo ładnie wyglądają, no pięknie wypierzone już są, naprawdę bardzo ładne, bo tam widzę, ale też taka drobniutka samiczka, tam jest taka ciemna, tak? No ta ciemna samiczka to jest tego mojego Francuza, który w tym roku na Belgian Masters było jego rodzeństwo, nie wiem czy to samiec czy samica tego gołębia, on z polskich gołębi był pierwszy na tym wspólnym gołębniku, natomiast z wszystkich gołębi był bodajże 17. Ja miałem z polskich pierwszego i trzeciego. Popatrzmy jeszcze tutaj, masz inne gołębie, zobaczmy, na razie szpaka nie widzę, białego tam takiego jednego, z ciemnymi księtkami. Tak. Tutaj dalej może przejdziemy też. Pokażemy. To są dwa przedziały, akurat ja ale bardzo ładnym, są naprawdę piękne, utrzymane. Znowu się ten świetny gołąb, zaraz go pokażę. To pokażmy go od razu może, powiedzmy. Tutaj masz same ogrębie polskie, czy nie? Bo tu mówisz, że masz kilka ogrębi na ogrączkach niemieckich. Tak, tutaj jest sześć, one teraz pierzą te ogonki, mają jakie mają. To jest końcówka to jest. Ale myślę, że gołąb... Zobaczmy, bardzo ładnie, jak ten ma numer gołąb. Świetnie wygląda. 83, 84. Z tego, co pamiętam, chyba to jest gołąb z jednej strony z Vandenabele, to jest z tego Jasona, czyli to jest... Jasona, tak. Tak. Natomiast z drugiej strony jest z córki Poker Face'a od Andreasa Drapy. Mhm. Miałem takiego nakrapianego chyba. Pokażmy jego... skrzydło może jeszcze jego. O. Proszę bardzo, widzimy. Jeszcze cztery lotka zostały. Mhm. Brata tego gołębia dałem na aukcję do księdza Kostorza w tym roku. No właśnie 11 listopada jednego gołębi od kolegi Wojciecha Ziobolniewicza będzie można nabyć. Ty tam też będziesz? No myślę, że będę. Zobaczymy. Myślę, że będę. Myślę, w Pruszkowie byłeś, pamiętam. Tak, byłem. Co już... Może nie cieszą mnie te wyjazdy tak jak wcześniej, ponieważ z tym sportem się rozstaję. Wszyscy mi mówią, że i tak wrócisz, że to jest... mój kolega fajnie to określił, że to jest pierzasta kokaina. O, zobaczymy. Dokładnie. Ja znam takich właśnie, co przerywali, ale tam rok, dwa wytrzymali, później znowu, nie? Tutaj jeszcze mogę pokazać fajnego gołąbka. No, dzisiaj mówimy, pokazujemy, tylko opisujemy ich pochodzenie. Natomiast one w lotach nie brały udziału, to siłą rzeczy nie możemy powiedzieć nic, jak się w lotach by spisywały. No, myślę... masz czarnego takiego, widzę, tak? A to jest czarna samiczka, którą ja kiedyś swego czasu, bodajże z 4 lata temu, kupiłem na wspólnym... Znaczy nie tą, tylko rodziecu. Matkę. Też była czarna? Tak, też czarna, na wspólnym gołębniku z Willingen. I ta samica dała mi 30 bodajże 4 i 60 chyba 7 czy 6 gołębia w Polsce. Jedna była z 2 lat w jakich wyczynie, kategoriach? Jedna w wyczynie z 2 lat, a druga w kategorii H, to było w 16 roku. Myślę, że fajny gołąb, ładny, bardzo ładny bardzo gołąb. Ładny, tak. I to ona jest właśnie po tym z gołębia z Willingen, a to była samiczka, a ojciec? A ojciec był z Jabba Cochorna, on będzie na aukcji. Jabba Cochorn, tak. I z jakich gołębi? Bo Cochorn ma bardzo dużo różnych takich. Tam jest Jansen Stock. Aha, Jansen Stock, to popularne gołębie u niego są, tak, często. Tak. Są jeszcze te
Widzę, żadnego czerwonego nie ma. Nie, jest, pardon, jest jeden płowy chyba tam, czy nie? Nie, czerwonych czy płowych jest kilka, tu, jest chyba... Gdzie to jest, widzę? A tam rzeczywiście, jeden płowy tu, nie, dwa są, i tam... Są, o nie, to przepraszam, tam... Nie, są też gołębie po tym właśnie, co wygrały. Tu masz takiego ludoklasensu, tylko wiesz co, jakbyś stał do lampki, tak o. To jest też z ludoklasensu? Tak, z ludoklasensów, on jeszcze może tak się nie wypierzył, ale myślę, że fajny gołąb. Mhm. Jeszcze trzy lotka zostały mu do spierzenia. I te gołębie fajnie się spisują. Ma te oczy, ma takie, nie tak, takie ciemne. Ale z tych klasensów większość ma. Albo są na żółtym, albo na czerwonym. To z Yeti z klasensów? To jest od Tomka Wiczlinka. Kupiłem samiczkę, tam jest imewkę 12. I dalej chyba w czwartym pokoleniu jest ten krak 69, którego drapa zrobił tego olimpijczyka, tego Jongę kraka. Jongę super krak. Jongę super krak, tak. No jest sporo fajnych gołębi. Z tymi gołębi miałem lotować i myślę... Że spudła na pewno bym nie spadł jak A tu masz jeszcze czarną, jak tak, patrzę, masz takiego z czarną plamką na głowie. Płowy? Płowego. Wiesz, to nie to, pamiętam teraz. Ale czego. U mnie to takie mają, przepraszam, kaczogęsi mają też taką ciemną plamkę na głowie. Nie, ale to ciekawe jest. Tak sobie popatrzmy, teraz tutaj zobaczymy jeszcze raz, do tego pierwszego boksu wejdziemy. Tam, a to widzisz, się podzielił, jeden biały tam, jeden biały tu, tak? Tak, jest chyba trzy te białe. O. A, jest... Kilka gołębi jest na belgijskich obrączkach, dlatego że ja od kolegi Sylwka Zielińskiego wziąłem sobie 10 obrączek. Po prostu on potrzebował, akurat miał, to mówię, dobra, to daj mi z 10 tych obrączek. Więc kilka gołębi jest tutaj na belgijskich obrączkach i kilka na niemieckich. Te niemieckich jest 6 gołębi, ja 6 kupiłem. I 6 to są od kogo? Od Rolanda Rotę, tak? Od Rolanda Rotę, dokładnie. Te gołębie mi wybierał, że tak powiem, Romek Jaguś i później mi je przysłał. I na treningach miałem ich 6, żaden się nie zgubił. Bardzo fajne gołębie, tu znalazł taką, gdzieś była taka ciemna samiczka, chyba to jest ona nawet. Która, ta tutaj mała? Tak mi się wydaje, że to jest ona. Zobaczymy. Zaraz sprawdzę. Będzie go, bo tam jest taka ciemna, to się jeszcze siedzi, patrz na szydełku, tam jeszcze taka całkiem ciemna siedzi, bo tam jest taka naprawdę, i tam jedna jest jeszcze. Zaraz zobaczymy. Zobaczymy. Nie, to jest moja, zaraz zobaczymy. Tu może być tam. Nie bój się. To masz taką drugą, bo druga taka chyba też tam jest, to zobaczmy. Ta jest z tego Francuza, czyli to jest jeszcze taka ciemna... A co to jest za Francuz, bo tam nie wspominałeś nic. Słuchaj, tego Francuza ja kiedyś nabyłem, ja jeszcze nie hodowałem gołębi, była w Augustowie aukcja z Wersalagi. Kupił go kolega, co prawda ma dużo gołębi, więc chyba nie sprawdzi. Po tym gołębiu zaczęły mi naprawdę gołębie lecieć, ja go w tej chwili sprzedałem w twoje strony do Rumi, to jest w twoim kierunku. Tak. Jak Kanikuła, Waldek tam w Rumi. Tak, ale ja sprzedałem go do... tego oryginału Francuza. Tak, Mirkowi Filipkowskiemu. Mm-hmm. On tam z wieczorkiem razem lotuje, nie wiem, 0,72. Że nie widzę tych ciemnych od tego Rotę. Chyba, że w tam są, chyba jeszcze, że są w tamtej części gołębnika. O, chyba jest skrzydło złamałe. Tak. Czuję w ręku, że to chyba ta samiczka. No, zobaczymy, czy to wyczucie zostało. Popatrzmy. Czekaj, ten niemiecki. Teraz wyczyścimy, zobaczymy. Tak, czy nie? Tak, dokładnie. Niemiecki, jaki ma numer ten niemieckiego oddziału? Powiedzmy. 318. DV0308. Nie, DV0085-79-318. Samiczka. No, która była 13 razy na treningach, chociaż z tych gołębi żaden nie latał. I powiem szczerze, że... Teraz też ich nie oblatujesz w ogóle? W ogóle nie, nie oblatuję. Szkoda. To znaczy, wiesz, czy jastrząb... No. Był tutaj hodowca, który niemal... Chyba mogę o tym powiedzieć, że kupił wszystkie gołębie... A później się wycofał. I się wycofał, dokładnie. No to... Zdarza się, no. No zdarza się. Ale dzięki temu będzie dzięki można tego gołębie na akcjach zobaczyć i... Przyjechał Krzyś. Ja tak miałem przyjechać tylko do mniejszej ilości, nie? A tutaj przez to, że trochę dużo będzie, to będziemy to podejrzewam dzień robić dzisiaj i trochę jutro. No i myślę, że ogarniemy. No dobrze, teraz przejdziemy może do starszych gołębi. Jest sporo fajnych gołębi i ja myślę, że to są gołębie po gołębiach lotowych. Po lotowych chowam tylko dwa młotki, czyli myślę, że po najlepszych swoich lotowych są tutaj gołębie i po rozpłodowych, skoro ja miałem tą drużyną latać, to nie zostawiałem badziewia, którzy mówią, no nikt nie ma badziewia w gołębniku, ale każdy ma lepsze i gorsze, albo tańsze i droższe gołębie. No nie ma innej opcji. Jak ktoś mówi, że kupujesz gołębia, no ja ci daję 100% będzie lato, no to ja na przykład w to nie wierzę, bo to nie ma takiej opcji, że to jest 100%. To pójdziemy teraz zobaczyć te gołębie rozpłodowe i gołębie te dorosłe. Okej. Okay, a tutaj ostatni raz patrzymy. W bardzo dobrej kondycji są te gołębie, widzimy naprawdę. One się kończą pierzeć. Piękne są, naprawdę piękne. No teraz w gołębniku jakim?
To jest gołębnik lotowy, to tutaj są wdowy, ale na zimę... Pokażemy sobie, może zobaczę, o tak. Są tutaj samiczki lotowe i rozpłodowe. Aha, razem. Czyli mamy, że tak powiem, za jednym razem i rozpłód i ten załatwiony. Tak, widzisz, nie sprzątam już teraz. Lenistwo. Może nie chce się. Może nie lenistwo, jest też kilka fajnych gołębi z Vandenabele, z Olimpiadę. Z geringsów gołębie, no jest tutaj kilka naprawdę fajnych. My będziemy gołębie. Zdjęcia im robić, to będziemy tak, mogli je wszystkie tutaj sobie pooglądać. Tutaj miałeś właśnie w taki sposób ten cele zorganizowane? Tak, to jest gołębnik lotowy, czyli standard do czyszczenia. O, to teraz szuflada, można było wysunąć, wtedy było łatwo do czyszczenia. Co prawda w tej chwili mi się tutaj mamy, widzę, kolejne cele, ale to wszystko wygląda, tutaj widzimy to tak samo. Dobrze, tutaj zapiski jeszcze, popatrzmy, zapiski różne. Wszystko widzimy, na ruszcie jest. Tak to właśnie wygląda. To pomału... Wentylacja też, duże okno, także myślę, że taki gołębi to go nie sprzedaż, będzie jego idzie jakoś tak, rozmontować? Tak, idzie go rozmontować, on jest na nogach, także... Idzie go nawet zabrać pewnie jako pod moduły jakieś. Dokładnie, dobrze. Także tak to wygląda gołębnik lotowy. Tu jesteśmy w gołębniku rozpłodowym kolegi Wojtka. Tutaj widzimy tę część gołębi, bo Wojtek już przygotował. Te mają zdjęcia zrobione, no są dlatego na tej wolierze, niejako w tym boksie tutaj zamknięte, tu widzimy. A tutaj są zamknięte w tych klatkach, bo też przygotowane są, już wcześniej połapał, żeby nam łatwiej było po prostu. To pokażmy może jakiegoś. Aha, jeszcze ciekawe, tu miałeś takie klocki brzozowe jako siodełka, tak? Żeby samczyk sobie siedział. Tak, tak, i cały sezon praktycznie one są w celach. Także tutaj nie ma jakiegoś tam, że inny samiec nie zaparzył. Może one się męczą, a mogę pokazać. Pokażmy jakiegoś gołębia. Tutaj są. I teraz pokażemy jakiegoś gołębia. O. Ten gołąb jest, że ma fajny numer. Z jakiego roku to jest gołąb? Samiec, widzę. Tak. Samczyk, to jest. Z 14 roku. Numer ma 4 ósemki. Aha. I jaki to twój polska obrączka 014? Tak, Polska PL 014, 14 rok, 4 ósemki. On w tamtym roku był pierwszym lotnikiem oddziału w kategorii B, a w tym roku wylatał trzeciego lotnika w kategorii A. On średnio tak 10, 11, 12, 9 konkursów, ale dobrych, i zawsze ma jakieś czubowe. Bardzo fajny gołąb, świetnie mi po nim gołębie lata. Zresztą on sam w tym roku też latał. No to w tym roku wylatał właśnie tylko w A. Trzeci wynik, że naprawdę fajny gołąb. No jeszcze dwa lotka mu zostały. Tutaj też jak ty będziesz na sobie gołębia szukał, to popatrzmy, tutaj miałeś takie z tej strony, widzę, większe takie te cele, trzy takie w jednej. Tak, wysokie. Te były na początku zrobione, później do. Takie większe widzę, te są, te, zdecydowanie tak, większe. Tak, ale tak, podobne tak. Rozwiązanie, tylko tu klocków drewnianych nie masz, tylko masz siodełka takie zrobione. Te siodełka ci nie składają, bo to sam czym tam siedzi najczęściej, nie? Tak. Czy też może jeszcze do parowania, że dokopulują tutaj? Nie, też tak, na tym, tak, bo na, tak, też, gorzej, one nie? Są w miarę no. Wyższe. Te są trochę, te zrobiłem sobie na dzień dobry, jak robiłem ten rozpłód na początku. Pewnie teraz wiele rzeczy bym przerobił, ale ja byłem wtedy jeszcze młodym, niedoświadczonym hodowcą. Później, nie wiem, miejsce, tylko je zwiększyłem, ale już tutaj no, para miała naprawdę zdecydowanie luźniej, tak? Tutaj masz samiczki, tak? Nie, tu są samczyki. Też wszystko samcze. Tam to są lotowe, pokazam akurat jednego w samiczkach. Też są fajne lotniki, to jest rozpłodu, może coś pokażę. Tak, zobaczymy. No będziemy, mówię, mieli wszystkie zdjęcia, także będzie można się z tym rozpłodem u kolegi Wojtka tutaj zapoznać. Tutaj jest fajny gołąb po nim. To jest oryginał od Drapy. Numer 1129 z 13 roku. Niebieski taki to... Tak, był złączony z taką samicą. A to co, po czym to jest, przepraszam, to jest syn Czampa, Karla? Nie, to jest półbrat, czy pełny brat Kasandry, wiesz? O. I to musiał kosztować. Po tym gołębiu ja ją złączyłem z taką mulemaską, gdzie wydały mi gołębia, który był w jednym roku pierwszy w maratonie w oddziale, czwarty w okręgu. Na 14 wkładam miał 13 konkursów. Pierwszy czy drugi był. Wiem, że trzy kategorie mi w jednym roku ten gołąb zrobił. Tak? Kolejny skrzydło jeszcze tego gołębia, bo taki duży jest, widzę chyba. Nie? Duży, tak, bardzo duży gołąb. Także takie gołębie będziemy mieli, oto widzimy. Myślę, że bardzo ładnie wygląda. Znaczy większość tutaj z budowy, myślę, że wszystkie są fajne gołębie. I tak właśnie jak kupujesz, to zwracasz uwagę na pochodzenie, budowę też? Czy, tak, czy tam myślę, że nie... tak, myślę, że zwracam. To prawda, tutaj jest gołąb też, to jest taki mocny imbret na Cipo. Ktoś by pewnie powiedział, że to jest samiczka. Bo będziesz te wynika, tak, ale ktoś odgina? Nie, to jest od Tomasza Wiczlinga? Nie, od Bartka Morela.
był po pełnym bracie san. Mhm. I do tego była dołożona samiczka, tylko że tego sana ja oddałem, tego brata sana oddałem Jarkowi. Jarek pociągnął młode i dołożył mu też takiego imbreda, że tak mhm. powiem. I to jest gąbon mocno zimbredowany. Wygląda może jak samiczka, znaczy dopiero pierwszy rok miałem, także nie bardzo mogę powiedzieć. Wiem, że pochodzenie ten gołąb ma... Bardzo dobre. Bardzo dobre, uważam. Mhm. Tu jeszcze są, jest kilka gołębi od Roberta Golchowskiego, tu jest jeszcze... Tam nie pokazywałem samiczki, jest taka z Vandenabele, samiczka wnuczka Rudiego i zarazem wnuczka Bonda. To jest, ten samczyk to jest od braci Poł, to jest wnuk Rudiego i wnuk tego Vandelera. Vandelar, tak, dokładnie. Fajny gołąb, on ma fajne oko. Jarek Wrzałka u nas się tak pasjonuje tymi gołębiami i braci Połów, ale też Tomasz... Z Roberta oddziału. Tak, już zaraz sobie przypomnę. Tomki. Tak, zapomniałem. Paterak Petryszyn. Dokładnie. Spółka, oni mają te gołębie. Tak. To był gołąb bezpośrednio, to nawet, wiesz co, Tomek tego gołębia przywiózł na wystawę, tak? To jest oryginalny na holenderskiej obrączce. Mhm. On mi go na wystawę przywiózł, ja go odkupiłem od nich. To jeszcze, no tutaj myślę, że sporo ciekawych spraw rozpoczyna. To będziemy, mówię, widzieć wszystko w drogowodach. Dokładnie. Tutaj jeszcze jest takiego jednego, który właśnie pokażę. On jest, to jest tego Japa. No coś tam pokazywałem. W tym roku była druga. Takie strasznie jasne oko. Też duże takie są te gołębia. Znaczy, muszę większość. Prócz tego to są takie, myślę, że dosyć większe gołębie. To jest samczyk, a to jest ten drobniejszy, nie? No to samiczka, to nie? To przed chwilą właśnie go pokazałem. To jest ten samczyk. No, właśnie mówię, to taki malutki. Tak. To jest właśnie z Japa Kohorna. W tym roku po nim była druga lotniczka oddziału. Chyba miała 11 konkursów. One jeszcze trochę się pierzą, nie skończyły. One strasznie jasne oko mają. Córka była podobna, a córka pojechała do Sylwka Zielińskiego, do Belgii, ponieważ on też kupił ode mnie chyba z rozpodu, nie wiem, z 10 gołębi już w tamtym roku latał, czy 2 lata temu. I w tym roku młode te ode mnie przeleciały mu chyba 20 parę lotów, bo oni tam dużo tak. wkładają, tak? I był jeden lot, tylko nie pamiętam jaki dystans chyba, coś koło 400-300 ileś. To w tym klubie, tak? Bo oni w tych klubach latają, miał mojego gołębia drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty. Wszystkie były po kolei, wiesz, był bardzo zadowolony, zadzwonił się, pochwalił, także... No będzie można później obejrzeć. Oby te gołębie, które tutaj ktoś nabędzie, też im się przyniosły szczęście i takie wyniki w lotach, no nie mniej jak kolega Wojciech miał. Jeszcze kilka gołębi mam oryginalnych od Jarka Grzankowskiego, praktycznie to są gołębie z Vandenabele, jakieś imbredy na Blixema, na Jasona, po tych oryginałach jego. Myślę, że bardzo fajne gołębie. Ma numer gołąb, którego roku to jest? Już jest 16/91/74. Ładny 452 gołąb. Pewnie oddział jak kolegi Grzankowskiego. To... Nie, Jarek ma 466. Aha, przepraszam. Myślałem, że to Mistrz Mazowiecki to... Nie, on Maków Mazowiecki. Aha, Maków. No. Tu jest kilka tych gołębi. To nic, już może nie będziemy pokazywać, a każdy będzie sobie mógł zobaczyć, czym będzie zainteresowany na zdjęciach i rodowodach zobaczyć. I zawsze można też do kolegi Wojciecha będzie zadzwonić i się dowiedzieć, co on tam ewentualnie poleca, tudzież jeszcze więcej informacji o gołębiu zaprezentować. Także na razie dziękujemy. Dziękuję i zachęcamy wszystkich do zainteresowania się tymi gołębiami. Do zobaczenia, dobry lot. Dziękujemy, dobry lot.